Od tego się waży, czy będzie mieć recenzję, czy nie. Portal internetowy zaprasza na konkurs plastyczny. Będziemy oceniać pracę i o godzinie 14 ogłoszenie wyniku. O, kolejni pozostający to nie ma, to nie ma. Mimo tej złej pogody. To jest jedna taka ciekawostka, słuchajcie, spotykamy się na Nikiszu, jest to bezpośrednio związane z naszym ostatnim fotodejem, na którym było nas oczywiście z powodu dobrej pogody 5 razy więcej. Budowniczami Nikiszowca są ci sami ludzie, którzy wybudowali elektrociepłownię Szonkiel. Okay? Część fotodajowców już uciekła pewnie w Nikiszowiec, ale póki jesteśmy my tutaj, to za chwileczkę poczekamy na panią przewodnik i pójdziemy w teren. Czuję trochę jak w jakimś skansenie. Zapominam w ogóle, że tu ludzie mieszkają, nie? Będziecie w telewizji, konkurs plastyczny, widzę tutaj pana kamerzystę. Dzisiaj fotodej, największa tego typu impreza na Śląsku, a może i w Polsce. Blisko 100 fotografów, amatorów i tych bardziej profesjonalnych. Gdzie pana aparat? Niestety w domu. Niestety w domu, ale muszę powiedzieć, że posiadam bardzo bogaty zbiór zdjęć miasta. Jestem amatorem fotografem. Wiele miejsc fotografowałem. Niestety dzisiaj mnie nie ma z aparatem. Być może takie jest niedopatrzenie, ale to tylko wynika z faktu, że dzisiaj jestem na kilku różnych wydarzeniach w różnych miejscach. Trudno może konkurować, ale nie ukrywam, że jest to taką moją ukrytą pasją i chętnie pokażę zdjęcia, które zrobiłem, być może nawet publicznie. A co do samego Nikiszowca, czy często pan prezydent tutaj bywa? Relatywnie dosyć często, wie pan, i to nie w formie oficjalnych spotkań, wizyt, bardzo często incognito, po to, żeby zobaczyć, jak pewne sprawy się mają, co tu trzeba zrobić, jak wygląda przygotowanie do pewnych zadań, bo nie ukrywam, że przed nami dosyć poważne zadania inwestycyjne i remontowe. A jak pan ocenia sam jarmark? Czy już zdążył pan czegoś skosztować, kupić, wesprzeć tutaj akcję? Nie zdążyłem jeszcze kupić, nie zdążyłem zaspakować i nie zdążyłem wesprzeć, ale to wszystko przede mną, ponieważ zamierzam tutaj być przynajmniej półtorej godziny. Przede wszystkim uchwała inicjatorom, bo najlepsze inicjatywy są te, które pochodzą ze środowisk lokalnych. Wiadomo, że władza publiczna może inspirować pewne działania, po części jest jej taki obowiązek, ale jeżeli coś lokalnie powstaje, trzeba te działania wspomóc i jestem pełen podziwu, że mimo wszystko jest taka pogoda, a jednak jest duży ruch, wiele straganów i oby to była impreza, czy też wydarzenie powtarzalne. Super, fajnie, tego wszyscy sobie życzą. Absolutnie tak, szczególnie mieszkańcom Nikiszowca, ale również pozostałych mieszkańców Katowic, których zapraszamy na Nikiszowiec nie tylko przy okazji święta, ale w każdy powszedni dzień. Dziękuję bardzo. Miałeś okazję już fotografować Nikiszowiec?
Nie, Nikosiowca jeszcze nie. Bardzo mi się to podoba. Widziałem parę zdjęć właśnie koleżanki z Interklasy. Tu mamy koleżankę. Jako Śląsk to jest chyba takie clue tego wszystkiego. Przedstaw się, skąd przyjechałeś jeszcze? Przyjechałem z Cieszyna. Byliśmy wcześniej na spotkaniu w Sząbierkach. No, moim zdaniem to są najlepsze takie rzeczy, żeby zjednoczyć się. Czyli jednak coś jest w tych spotkaniach fotograficznych, że aż z Cieszyna znowu przyjechałeś. Tak jest, na pewno jest i myślę, że dobrze było, gdyby takich spotkań było jak najwięcej w roku. Super, bardzo się cieszymy, no i życzymy udanej zabawy i fajnych kadrów. Dziękuję bardzo. Jak się nazywasz? Beniamin. Co tutaj robisz? Przyjechałeś tutaj z kim? Przyjechałam, bo mam żonę i tatusia. I co ciekawego już zdążyłeś tutaj zrobić? Coś innego. Jadłeś coś? Nie. Jadłam tym, to jest babcia, a te łupasa też jadłam. A na co najbardziej liczyłeś? Na karuzelę, prawda? Ja. No niestety karuzeli nie będzie. No nic, to życzymy udanej zabawy. To życzę tej zabawy. Ja nazywam się Waldemar Jan, jestem koordynatorem programu Centrum Aktywności Lokalnej. To jest program, który jest programem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej dzielnicy Nikiszowiec. Znajdujemy się w Nikiszowcu, na ryneczku, na którym trwa dzisiaj jarmark na Nikiszu, pierwszy jarmark na Nikiszu, który jest takim jarmarkiem, jest pomysłem mieszkańców, trochę też naszym, jarmarkiem integracyjnym, takim momentem w życiu dzielnicy, w której wszyscy, którzy chcieli, mogli przynieść coś od siebie, ciasta, jakieś wyroby, rękodzieła, obrazy i mogli to wystawić i podzielić się tym z innymi, ale przede wszystkim spotkać się z ludźmi. Sporo ludzi jest, którzy fotografują Nikiszowiec czarno-biały, czyli taki bardziej górniczy, trochę przybrudzony, a tak naprawdę Nikiszowiec można kolorować, gdyby było ładne słońce, można fotografować w sposób taki bardzo kolorowy i pokazywać elementy, które naprawdę są barwne. Także no, jest to fotografować po prostu. Każdy z Was może to sprawdzić na własnej matrycy.